Dzisiaj na Kujawach poczuliśmy powiew wiosny. Miejscami temperatura wzrosła nawet do 12 stopni. Według prognoz synoptyków taka pogoda utrzyma się z nami na dłużej. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje pogodowe. Nadchodząca noc w pasie południowym oraz wschodnim przyniesie gęste mgły, które mogą ograniczyć widoczność nawet do kilkudziesięciu metrów. Tak więc kierowcy uważajcie, bo warunki na drogach będą trudne. Na zachodzie pojawi się bardzo dużo przejaśnień i rozpogodzeń i to właśnie noc w tej części kraju będzie najcieplejsza, od 2 do 4 stopni. Na pozostałym obszarze więcej chmur i lekki mróz, od minus 5 stopni w górach, przez minus 3 na wschodzie i do minus 1 stopnia na wybrzeżu. Jutro na pogodę w Polsce będzie wpływał wyż znad Turcji, który skieruje do kraju ciepłe powietrze z nadmorza śródziemnego. Na zachodzie mieszkańcom przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, bo tam przez cały dzień niebo będzie pogodne i bardzo słoneczne. Temperatura wzrośnie do 11-12 stopni, a w słońcu będzie jeszcze cieplej. W centrum oraz na południu również przyjemna pogoda ze sporą ilością przebłysków słońca i maksymalnie 7 stopni. Natomiast na wschodzie i południu więcej chmur i też chłodniej, bo od 1 do maksymalnie 5 stopni na Podkarpaciu. Spójrzmy teraz na nasz region. Nadchodząca noc na Kujawach będzie pochmurna, mglista i z lekkim mrozem, od minus 1 do 0 w Inowrocławiu oraz w Bydgoszczy. Jutro natomiast zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części dnia nad województwem sporo chmur i gęste mgły, które będą ograniczały widoczność nawet do 100 metrów, tak więc kierowcy uważajcie. Poza tym ciepło, od 3 do nawet 7 stopni we Włocławku. Z każdym dniem teraz będzie już coraz cieplej. Na teraz to już wszystkie informacje. Kolejna prognoza pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.